gramy, dokumentujemy. Z tego powstała idea tak zwanego nowego Kolberga, w żargonie tak trochę to nazywamy, czyli idea wydawania współczesnych dokumentacji pod nazwą Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Inicjatorem i redaktorem już później serii, ale inicjatorem w ogóle tego pomysłu był i jest profesor Ludwik Bielaski, który miał być dzisiaj obecny, ale ze względów takich zdrowotnych nie dał rady dzisiaj przyjechać. No i wysłał jedną ze swoich prawych rąk, czyli profesora Przeremskiego, do zreferowania tej kwestii. Zatem oddaję głos teraz profesorowi Przeremskiemu z jego wystąpieniem na temat właśnie nowego Kolberga. A co on tam powie, to już zobaczymy. Dziękuję bardzo. Panowie, dziękuję też organizatorom za zaproszenie mnie tutaj do zabrania głosu na temat tego tak zwanego nowego Kolberga. Tak, chyba teraz jest rzeczywiście lepiej słychać. No więc oczywiście, że tutaj najbardziej odpowiednią osobą to byłby pan profesor Bielaski, który jest inicjatorem, w dalszym ciągu redaktorem naczelnym serii Polska Pieśń, Muzyka Ludowa, Źródło i Materiały. No ja postaram się go, na ile tylko będę mógł, w jakiejś przynajmniej mierze zastąpić, jako że też od pewnego czasu biorę udział właśnie w tych inicjatywach, które prowadzi od początku Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. No i też chcę powiedzieć, że w odróżnieniu może od swoich tutaj wspaniałych przedmówczyń, które wystąpienie miały bardziej charakter taki retrospektywny, nawiązywały do przeszłości, do samego dzieła Kolberga, oczywiście z odniesieniem do współczesności. No w moim przypadku będzie taka perspektywa odwrotna, czyli będzie raczej taka perspektywa progresywna, ale też oczywiście w pewnym sensie z odniesieniem do przeszłości, ale bardziej do tego, co się dzieje tutaj w tej chwili. No więc chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że u źródeł koncepcji wydawania serii Polska Pieśń, Muzyka Ludowa, Źródła i Materiały są właściwie dwie takie podstawowe cechy muzyki ludowej, które już zauważył Kolberg. Jedna z nich to jest właśnie wariantowość muzyki ludowej, prawda? To co widzimy już w pieśniach Ludu Polskiego, gdzie tam Kolberg ułożył ballady, pieśni narracyjne i przyśpiewki według wariantów z różnych regionów kraju. No to tego niestety później nie kontynuował, no ale w pierwszym tonie dał wyraz, że jednak spostrzegł wariantowość i w ten sposób ułożył materiał właśnie w tych pieśniach Ludu Polskiego. I to jest oczywiście jeden z takich podstawowych cech muzyki ludowej, dlatego że może Kolberg jeszcze sobie niedokładnie z tego zdawał sprawę, bo intuicyjnie już to wyczuwał, ale dzisiaj wiemy, że w zasadzie czy melodie ludowe, czy teksty muzyczne, jak już teraz poprawnie się mówi, czy teksty pieśniowe, teksty słowne, pieśni, funkcjonują jako tak zwane wątki muzyczne. Wątki muzyczne, ale wątki muzyczne są pewnymi ideami muzycznymi, pewną ideą muzyczną poznawane tylko poprzez warianty. Nie można inaczej poznać wątku muzycznego, czy tekstowego, czy muzycznego, jak poprzez studiowanie wariantów, dlatego że z tym jest oczywiście związany przekaz repertuaru, czyli drogą ustną bezpośrednio mistrz uczeń i właśnie w muzyce ludowej, jak wszyscy dobrze wiemy, nie można poznawać repertuaru z nut, śpiewać, z nut grać, z nut, dlatego że tam to wykonuje się tylko pewien wątek, a nie tworzy się kolejnych wątków pewnej idei, którą wykonawcy ludowi oczywiście znają, czy bardziej znali dawniej dzięki swojej kompetencji kulturowej, za każdym razem realizowali jakby inaczej, troszeczkę przynajmniej inaczej. To był tak zwany twórczy sposób wykonania, czyli muzyk śpiewa, za każdym razem wnosił coś nowego, jakiś swój twórczy wkład w wykonanie, nie powtarzał dwa razy tak samo. I tutaj, nawiasem mówiąc od razu, wynikało z tego też trudność w zapisie, prawda? W czasach, kiedy jeszcze nie było
nie było fonografy, czy już nowszego sprzętu w późniejszych czasach, no to był duży problem, żeby zapisać melodię, zwłaszcza brykateli po jednorazowym wykonaniu. I dlatego nawet jest nam korbor wykonań takich właśnie muzycznych, instrumentalnych, mówiąc już o wykonaniach kapel, nie podejmował się, dlatego że w chwilę poproszenia wykonawcę o powtórzenie, no to wykonawca się inaczej powtórzył, czy to był skrzypek najczęściej, czy inny instrumentalista, więc w związku z tym był duży problem z zanotowaniem melodii. I dopiero w zasadzie epoka rozwoju fonografii umożliwiła już zapisywanie też samych melodii, zwłaszcza takich wykonań większych zespołów instrumentalnych. Także to była ta podstawowa cecha, jedna z tych podstawowych cech muzyki ludowej, czyli właśnie to, że poszczególne wątki funkcjonują, są poznawane w postaci wariantów, których jest niepowtarzalna liczba, dlatego że warianty mogą w każdej chwili powstawać, więc liczba jest oczywiście, jest trudno określić, jest właśnie nieskończona liczba, można tak nawet powiedzieć, wariantów. Natomiast poznajemy wątek tylko poprzez te warianty, czyli poprzez konkretne wykonania. I tę właśnie cechę zauważył Kolbrecht w swoich pierwszych pieśniach ludopolskiego i tę cechę właśnie wykorzystuje wydawnictwo Polska Pieśń i Muzyka Ludowa, dlatego że tam poszczególne wątki są reprezentowane właśnie przez warianty, które te warianty są ułożone w postaci tak zwanych tabel synoptycznych, gdzie na różnej zasadzie, na przykład podobieństwa wątku, albo tak jak w ostatnim pełni wydanym tomie lubelskie jest według takim porządku chronologicznym, co pozwala też zaobserwować rozwój wątku, rozwój jego wariantów. Także to są powiedzmy różne metody układania wariantów w tabele synoptyczne, ale niemniej przestudiowanie takich tabel, gdzie się wybiera najbardziej charakterystyczne, czy najciekawsze, względów tekstowych, czy względów muzycznych, melodycznych, tonalnych, wątki, to pozwala po prostu zaobserwować zmienność wątków w różnych takich tych konkretnych postaciowaniach, czyli właśnie wariantach. Drugą cechą taką no, podstawową kultury ludowej jest oczywiście zmienność regionalna i to właśnie Kolbrecht też miał tego świadomość, no, o czym świadczy to, że wydawał właśnie w układzie regionalnym kolejne tomy swojego ludu czy obrazów etnograficznych. No ale wracając już do właśnie pieśni, do polskiej pieśni muzyki ludowej wydawanej przez Instytut Sztuki FAN, to właśnie tutaj też tę koncepcję regionalną przyjęto, bo poszczególne tomy są poświęcone regionom Polski. No i do tej pory najpierw ukazały się tomy poświęcone Kujawom, to już o tym wspominałem, to były pan profesor Adamowski o tym wspomniał, to była taka praca Barbary Krzyżaniak, Aleksandra Pawlaka, Jarosława Lizakowskiego, dwa tomy wydane w Krakowie, jeszcze w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w roku 1974-75. Pierwszy tom był poświęcony właśnie tekstom, a drugi oddzielny tom był poświęcony melodii, muzyce, bo tam jest też trochę melodii instrumentalnych, ale w każdym razie były te tomy rozdzielone, co niektórzy, zwłaszcza wschodnioeuropejscy folkloryści trochę krytykowali, że dlaczego jest oddzielony tekst od muzyki, no ale to chodziło też o to, żeby pokazać klasyfikację muzyczną i dlatego w tym drugim tomie muzycznym melodie były sklasyfikowane według porządku właśnie już takiego ściśle muzycznego, czyli według kryteriów etnomuzykologicznych. Potem ukazał się drugi tom Kaszuby, to były z kolei trzy tomy, czy trzy części Kaszuby. Kaszuby Ludwika Bielawskiego, Aurelii Mieduchowskiej, była taka dwójka autorów, pani Aurelia Mieduchowska jako filolog, ale też etnograf, zadziadł wykształcenia, ten profesor Bielawski, oczywiście etnomuzykolog. Ukazały się trzy tomy. Tutaj już odstąpiono od tego właśnie rozdziału, który był jeszcze charakterystyczny dla Kujaw, czyli oddzielnie tom muzyczny, oddzielnie tom tekstowy. Tutaj już połączono w tych trzech tomach, czyli była taka klasyfikacja treściowo-funkcjonalna i po prostu melodie była jakby nadrzędna i melodie dostosowano, nie miały oddzielnej klasyfikacji, tylko dostosowano właśnie do tego podziału tekstów. I jeszcze takich powiedzmy jeszcze w tamtym czasie, ponieważ to był rok wydania 1997-98, to jeszcze no, były pewne takie problemy techniczne związane z edycją komputerową, dlatego jeszcze w ten czas nie podpisywano tekstów bezpośrednio pod melodiami, tylko tekstu pierwszej zwrotki bezpośrednio pod melodiami, tylko po prostu całe zwrotki były podpisywane niżej, nie bezpośrednio pod melodiami, tylko niżej.
To wynikało z różnych względów, też niedoskonałości jeszcze wówczas programów komputerowych, które nie pozwalały znaków diakrytycznych pisać pod nutami bezpośrednio, bo to się pisywało w programie finalnym, tymczasem nie było jeszcze takich możliwości, żeby właśnie jakieś takie nietypowe znaki w tekście słownym podpisywać i dlatego, a już można było to skoro robić w Wordzie czy w Perfekcie, jak jeszcze powstawały takie pierwsze właśnie teksty opracowane w Instytucie Sztuki, więc tam już było można właśnie tego różnego rodzaju specyficzną wymowę zapisywać za pomocą odpowiednich znaków, natomiast pod nutami w programie finalnym jeszcze takiej możliwości nie było i stąd właśnie była ta koncepcja, żeby oddzielić te teksty od melodii i podpisywać go oddzielnie, co też wywoływało no, pewną krytykę, zwłaszcza też ze strony badaczy wschodnioeuropejskich, zwłaszcza z Ukrainy, że się tak oddziela tekst od melodii i w przypadku, jak się nie zna dobrze języka polskiego, to też trudno jest zaśpiewać tę melodię, skoro jest bezpośrednio pod nutami podpisana, że osoby powiedzmy bardziej kompetentne, bardziej znające repertuar nie mają tych programów, ale jednak osoby no, mniej powiedzmy znające polski repertuar ludowy mogą tutaj mieć problem i nieodpowiednio podkładać po prostu głoski pod odpowiednie dźwięki. No to do pewnego stopnia starano się temu załagodzić, zapobiec, żeby po prostu no, tak zwane melizmaty to oznaczać łukami, po prostu nuty łączone łukami, żeby tam to było wiadomo w tym miejscu. Przypada melizmat, ale niemniej to jeszcze nie było takie rozwiązanie stuprocentowe, żeby wszystkich zadowoliło. Stąd też już w kolejnym tomie tej właśnie serii Warmia i Mazury, to tam już było z kolei 5 części autorstwa Barbary Krzyżaniak, Aleksandra Pawlaka. No to tam już właśnie z jednej strony też i rozwój techniki pomógł, że już można było w programie finale też wpisywać inne znaki, nie tylko te podstawowe znaki alfabetu łacińskiego i już można było melodię czy słowa podmianie podpisywać. A to tylko mówię po to, że to niekoniecznie jest zamysł, ale to też wynikało ze stopnia rozwoju programów, edytorów muzycznych, takie metody. Ale zresztą częściowo też, no, profesor Bielawski wspominał, że są takie wzory w literaturze europejskiej, zwłaszcza amerykańskiej właśnie, że niekoniecznie tekst musi być bezpośrednio patentami podpisany. Także no, może akurat w literaturze amerykańskiej to tam nie było tak dużego problemu, nie był tak język wyspecjalizowany jak u nas w sensie dialektów. No ale te przyczyny były właśnie obok merytoryczne, były też chyba jednak przede wszystkim techniczne. Kolejny rok to oczywiście już tutaj mamy do czynienia z imponującym właśnie osiągnięciem folklorystów i etnografów, etnografów lubelskich, to jest oczywiście pod redakcją pana profesora Bartmińskiego Lubelskiego, to jest 6 tomów, czyli największa jak do tej pory publikacja, rok 2011 wydania. No i ostatnie, w 2012 ukazało się Podlasie, ale tylko część tekstowa, była na 2 części, wydana ponownie, ponieważ oczywiście Lubelskie były wydawane w Lublinie przez zespół badaczy lubelskich, natomiast Podlasie to już znowu było wydane w Warszawie, opracowane przez panią Janinę Szymańską. Natomiast część muzyczna, kolejne 2 tomy są nadal w opracowaniu. Także cały zespół tam wspomagany jeszcze dodatkowo przez osoby z zewnątrz, to też poszliśmy wzorem profesora Bartmińskiego, który zawsze zatrudniał do tych prac i doktorantów, i magistrantów, powstało na bazie Lubelskiego przed wiele prac doktorskich i magisterskich. Tu natomiast do tej pory takie doświadczenia zespołu warszawskiego były takie, że ta liczba autorów była bardzo ograniczona, no właśnie w Kujawach to były 3 osoby, to były pracownicy Instytutu Sztuki Arty i Filii Poznańskiej, z kolei w Kaszubach były 2 osoby, no oczywiście byli współpracownicy też, no ale główny ciężar właśnie spoczywał na tych 2 osobach, czy z kolei w Warmiach i Mazurach to były też 2 osoby, Barbara Krzyżaniak i Aleksander Pawlak, więc te zespoły nie były liczne, no, tylko były trochę wspomagane ewentualnie przez innych pracowników, ale nie były tak liczne. Natomiast teraz właśnie wzorując się na badaczach lubelskich, też postanowiliśmy trochę poszerzyć zespół pracowników, którzy by przygotowywali kolejne tomy Podlasia
I to dotyczy szczególnie części muzycznej. Tam już mamy cały taki zespół właśnie pracowników, czy z muzykologii warszawskiej, czy z wrocławskiej muzykologii, którzy nas tam wspomagają przy transkrypcjach muzycznych, przy zapisach w programie. No i też chcielibyśmy właśnie też dawać im dopracowane poszczególne części, poszczególne rozdziały, podrozdziały, żeby nie było tak, że tylko jeden jest autor całego tomu, tylko rzeczywiście cały zespół autorów, tylko również młodych autorów, żeby im dać szansę też no, dołączenia do tego grona badaczy, którzy się przyczyniają do wydawania no tak wielkopomnego dzieła. I teraz może chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat samej koncepcji zróżnicowania regionalnego, no bo Kolberg oczywiście różnicował regionalnie swoje tomy ludu czy obrazów etnograficznych, ale jak mi wspominał pan profesor Bielarski, właśnie jeszcze w latach 50. to tak nie do końca było wiadomo, nie było świadomości, czy polskie pieśni ludowe są rzeczywiście zróżnicowane regionalnie. Tu chodziło o melodię przede wszystkim, prawda? Czy może to tak jest, że właściwie w całym kraju ten repertuar jest bardzo podobny, może tam trochę zróżnicowany, ale czy jest w ogóle sens wydawania muzyki zróżnicowanej regionalnie, czy one się różnią? No bo było co prawda wiadomo, że one się różnią, jeśli chodzi o styl wykonawczy, bo wiemy, że styl wykonawczy jest niezwykle istotny, jest pewnie jednym z podstawowych cech muzyki ludowej. Styl wykonawczy w zasadzie wykonawca ludowy może, no i tak często było, adoptować pieśni, melodie z różnych środowisk, no i adaptować je, nadać im cechy stylistyczne swojego regionu i wykonywać już adaptować i wykonywać już jako swój utwór, swoją kompozycję regionalną, no i o tym przede wszystkim decyduje styl wykonawczy, charakterystyczny dla regionu, dla subregionu, czy nawet dla indywidualnych muzyków. No ale jeśli chodzi o repertuar, to nie było do końca wiadomo, no bo muzycy się przemieszczali, przecież byli wędrowni muzycy, czy ten repertuar muzyczny w sensie melodii, czy on się wymieszał, czy on się nie wymieszał, czy były jakieś cechy, które można by uznać za na tyle ważne, że jest w ogóle sens wydawania muzycznych tomów. Wiemy, że nie tylko muzycznych, tekstowo-muzycznych, ale akurat chodziło o same melodie, czy jest w ogóle sens wydawać w takim układzie regionalnym. No i właśnie taką próbą była taka seria takich małych śpiewników wydawanych jeszcze w latach 50. To były takie właśnie śpiewniki poświęcone różnym regionom, w ten takie małe, liczące po dosłownie po kilkanaście pieśni. I po to różni tam autorzy to oczywiście opracowywali. Tam było, no co by tu było, może no, krakowskie było opracowane w ten sposób, krakowskie, Śląsk, tam pan profesor Dygacz opracowywał Tacina, Ligenza, Rylin, Glonto, Majkrzak, to były w latach 70. z której ukazywały, to już nie będę się za bardzo w to zagłębiał, ale w każdym razie tutaj chodziło o taki sondaż, żeby te małe śpiewniczki miały ukazać. Jeszcze przedtem, że tak jeszcze wrócę do wcześniejszych czasów, ukazał się zbiór pieśni dwuczęściowy profesora Adolfa Chybińskiego, takiego w zasadzie historyka muzyki, ale jednocześnie też jednego z pierwszych etnografów muzycznych, jak to się jeszcze ten czas mówiło, to tam też to był w układzie regionalnym, to profesor właśnie Chybiński chciał się jeszcze przekonać, właśnie ułożył ten zbiór, chciał się przekonać, na ile to właśnie to zróżnicowanie jest, a później dopiero opracował pan Marian Sobieski też taki wybór pieśni ludowych w dwóch tomach i też ułożony według regionu, z tym, że profesor Chybiński bardziej był zainteresowany takim układem, znaczy zróżnicowaniem nawet historycznym, bo tam u niego były też z Kolberga zaczerpnięte pieśni w tym zbiorze profesora Chybińskiego, który w zbiorze już profesora Sobieskiego, to był, bardziej chodziło o to repertuar zachowany, który jeszcze aktualnie jest na wsi, no bo w latach 50. czy jeszcze jest na wsi, czy się śpiewa, czyli to miał bardziej taki aktualny wymiar tego właśnie dwuczęściowego śpiewnica profesora Chybińskiego. No i potem się ukazywało szereg to właśnie tych już wspomnianych przeze mnie małych takich śpiewniczków regionalnych, no i wynik był taki, że jednak tutaj jeszcze w ten czas, ja oczywiście nie pracowałem w Instytucie Sztuki, to były lata 50., ale jak opowiada profesor Bielarski, że jednak no, to grono badaczy wówczas doszło do przekonania, że jednak jest zróżnicowanie regionalne melodii też pod względem muzycznym,
też pieśń ludowe się regionalnie różnicują. No i to było już takim potwierdzeniem właściwie słuszności drogi, że trzeba pomyśleć tutaj o jakiejś takiej serii już większej, już nie takich małych śpiewników, na którym to było kilka, powiedzmy po 11 pieśni, ale już takich większych właśnie tomów, które by w miarę wyczerpująco prezentowały repertuar ze swojego regionu. No i teraz te tomy się zaczęły ukazywać stopniowo, opracowywane przez takie właśnie z jednej strony przez filologów, specjalistów właśnie od tekstów pieśni ludowych, z drugiej strony przez muzykologów, a zwłaszcza etnomuzykologów, którzy tutaj się specjalizowali w tekstach pieśni, w melodiach pieśni. No i właśnie tak jak mówię, te dwie podstawowe cechy pieśni ludowych, czyli właśnie to różnicowanie regionalne, kiedy już po tej serii tych małych śpiewników etnomuzykolodzy jednak nabrali pewności, że to rzeczywiście warto robić, że muzyka ludowa jest zróżnicowana, w innym muzycznym też. No i więc w układzie regionalnym i w układzie właśnie wariantowym, to znaczy z pokazywaniem, reprezentacją każdego wątku przez specjalne wybrane warianty ułożone w tabele synoptyczne. No i teraz co by tutaj powiedzieć jeszcze, no może tak najogólniej charakteryzuje te tomy, więc najobszerniejsze jak do tej pory opracowanie to są oczywiście te oczywiście lubelskie, tutaj opracowane przez zespół pana profesora Wagmińskiego, bo to zawiera aż ponad 7 tysięcy pozycji, wliczając to teksty, melodie, wątki, warianty. Tutaj znacznie skromniejsze są te tomy do tej pory wydane, Kujawy, czy na przykład 2273 pozycje, Kaszuby 2929, Warmia i Mazury 2878, czyli widzimy, że to jest tak, powiedzmy, mam jakieś 2000, no nie zawsze dochodzi do 3000, a tutaj w przypadku lubelskiego jest aż ponad 7000, czyli znacznie więcej, wyraźna różnica, jeśli chodzi o obszerność materiału. A przy czym jeszcze trzeba tu podkreślić, że w przypadku lubelskiego jest to materiał bardzo bogaty, ciekawy i on należy w przeważającej mierze do tej najstarszej warstwy zachowanego folkloru, czego nie można powiedzieć o innych regionach, no, zwłaszcza o Kaszubach, gdzie ta modyfikacja, zmiany kulturowe, zmiany cywilizacyjne, a do tego jeszcze oddziaływanie kultury niemieckiej zaszło znacznie wcześniej, bo to już nie tylko jest okres zaborów, ale jeszcze kolonizacji przecież tych terenów przez ludność niemiecką jeszcze przed okresem zaborów i tutaj nie mam na myśli tylko jakichś takich administracyjnych oddziaływań w rodzaju germanizacji, ale też po prostu takie proste oddziaływania kulturowe na zasadzie mieszkania w jednej wsi i Polaków i Niemców i jedni i drudzy mieli możliwość słuchania swojego repertuaru czy stylów wykonawczych i po prostu to w jakiś sposób wpływało też na zmiany w repertuarze polskim, w tym przypadku kaszubskim i z tym, że właśnie różne takie badania strony powiedzmy ściśle muzycznej, melodycznej repertuaru kaszubskiego wykazują jednak, że jest to materiał stosunkowo późny, prawda? Że tam trudno szukać takich archaicznych przykładów muzycznych jak na Lubelszczyźnie czy na Rzeszowszczyźnie. Tam jest tak zwana, ja bym to powiedział, druga warstwa folkloru, czy taka nowsza, XIX-wieczna, gdzie już tam ten wpływ muzyki niemieckiej jest dosyć dobrze widoczny, zwłaszcza na melodykę samą. Jest bardzo widoczne, bo właśnie melodie kaszubskie obok melodii z Warmii i Mazur są melodiami, no tak już nie będę tego tematu rozwijał, ale o tak zwanych późnych kulminacjach melodycznych po prostu mamy stosunkowo duży procent melodii ukształtowanych tak, jak są kształtowane melodie niemieckie, ludowe mam na myśli, czy po prostu melodia rozwija się jako dłużej, dopiero osiąga kulminację melodyczną, czy ten najwyższy dzień melodii po raz pierwszy, dopiero w drugiej połowie, nierzadko pod koniec przebiegu czasowego melodii. Kiedy dla polskiego repertuaru, a zwłaszcza dla tych regionów wschodnich, czy też góralskich, jest typowa sytuacja odwrotna, czyli jest ten styl descendentalny, że melodia osiąga bardzo szybko kulminację melodyczną i później opada. Czyli jest taki jakby odwrotny, taki ogólny kierunek wertykalnej linii melodycznej. Jest odwrotny w ogóle charakterystyczny dla polskiej pieśni ludowej, zwłaszcza tej małopolskiej, zwłaszcza góralskiej.
Natomiast w tych regionach tak zwanych północno-zachodnich, jak właśnie Kaszuby, Pomorze całe, tak jak Kociewie, tak jak właśnie Warmii i Mazury, jest ta sytuacja zupełnie odwrotna. Czyli odwrotny, tak jak model melodyczny, kształtowany już pod wpływem pieśni ludowej niemieckiej. Także no, tamten repertuar nie jest tak bogaty, ale jest tu jedno właśnie bardzo ważne zjawisko, jeśli chodzi, cały czas mówię o Pomorzu, że tam już w dwudziestoleciu międzywojennym zaczęła się rozwijać tak zwana nowa muzyka kaszubska, zwana dzisiaj nowa muzyka kaszubska, albo muzyka regionalna. Była to muzyka w dwudziestoleciu wojennym komponowana już przez kompozytorów i poetów, najczęściej nauczycieli, regionalistów, którzy no, tam w różny sposób do tego podchodzili. Albo do oryginalnie ludowych tekstów tworzyli melodię, ale tak utrzymane w stylu kaszubskim, w stylu melodii ludowych, albo odwrotnie pisali teksty do melodii ludowych, albo tworzyli jedno i drugie, to znaczy tworzyli tekst, ale warunek był taki, że musiał być wszystkie w języku kaszubskim i tworzyli melodię, ale też był taki warunek, że musiały być utrzymane takie stylistyce po prostu ludowych melodii kaszubskich. I to była dosyć spora twórczość, dosyć spore grono regionalistów, nauczycieli było w to zaangażowanych. I z biegiem czasu ten repertuar został adoptowany przez wykonawców ludowych, także dzisiaj już sami wykonawcy bardzo rzadko kiedy umiemy odróżnić, która jest pieśń komponowana, która należy do tej twórczości regionalnej, a która należy do twórczości rdzennie ludowej. I dlatego no, mniej powiedzmy prawni badacze, zwłaszcza tacy no, zewnętrzni, prawda, nie autochtoniczni, mogą bardzo łatwo ulec pomyłkom, po prostu rejestrować jako ludowy repertuar ten, który nie jest ludowy, tylko był już tworzony przez nauczycieli dwudziestolecia międzywojennego, bo te pieśni są wszystkie w języku kaszubskim i mają podobną stylistykę, podobny nastrój, podobny wyraz, więc tutaj już to w dzisiejszych czasach badania na Kaszubach mają bardzo duże kompetencji kulturowe, żeby umieć odróżnić właśnie melodię komponowane przez tych twórców właśnie nowej muzyki kaszubskiej od tych bardziej autentycznych ludowych, co jest bardzo trudne i tego się wykonawcom nie dowiemy, ponieważ już na tyle adoptowali ten właśnie nowy repertuar, że nie odróżniają go od tych materiału typowo ludowego. Tyle może na temat Kaszub. Natomiast co tutaj jeszcze powiedzieć? No również muzyka ludowa kujów, to też nie jest już ten najstarszy styl, z jakim mamy do czynienia, ciągle mówię o stylu muzycznym, prawda? Z jakim mamy do czynienia w Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie to już jest też taki nowszy styl, może nie aż tak nowy jak na Kaszubach, ale też no nie jest to za wyjątkiem oczywiście, bo wszędzie są wyjątki, ale tak ogólnie rzecz biorąc już raczej jest taki ten repertuar nowszy, co zresztą też wykazują najnowsze badania prowadzone tych na Kujawach, że jest tam to i pod względem tekstów, pod względem muzycznym, składów kapel, już taki jakby inny rodzaj melodii w dalszym ciągu grających w sytuacjach takich obrzędowych, w sytuacjach weselnych, ale już jest nowa muzyka, nowe instrumentarium. No i teraz dalej idąc, no to wiemy, że no te tomy wszystkie są wydawane w ten sposób, że był ukazany to ten taki kontekst kulturowy, czyli takie powiązania funkcjonalne z tradycją kulturową. I znowu, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, to jest w większym stopniu zrobione, dlatego że tutaj powiedzmy to jeszcze właśnie do połowy XX stulecia zachowały się takie pewne elementy jeszcze powiązań właśnie funkcjonalnych, powiązań kulturowych między tym repertuarem folklorystycznym, a właśnie tą sferą obrzędową czy zwyczajową. I tutaj też autorzy tomu lubelskiego dzięki właśnie takim długoletnim związkom swoim z terenem, badaniem terenowym mogli to bardzo, bardzo, bardzo dobrze wychwycić, prawda, te wszystkie związki. Także to też jest na duży walor tomu lubelskiego, bo w odniesieniu do pozostałych tomów no, autorzy nie mieli takiej komfortowej sytuacji, no bo to jednak no, czy Kaszuby no, nie robili tego, no, wiem, pana profesora Bierackiego, który co prawda jest Kaszubą, ale już od dawna tam nie mieszka, prawda, no, nie ma kontaktu po prostu z regionem, od dawna mieszka w Warszawie i nie był związany na tyle z terenem, żeby tam wszelkie takie zmiany, jakie na gorąco zachodzące obserwować. To samo dotyczyło Warmii i Mazur, czy nawet Kujaw, które co prawda zespół poznański robił niedaleko na Kujawy, ale jednak to nie było to. Tutaj badacze lubelscy mieli od wielu lat bezpośredni kontakt z
twórcami ludowymi, z terenem i dzięki czemu te konteksty mogły być szczególnie dobrze kulturowe tutaj ukazane. Teraz, co tutaj jeszcze by trzeba powiedzieć, no to może już są takie szczegóły, prawda, to nie będą tutaj szczegóły z różnych zapisów i transkrypcji muzycznych przedstawiał. No też trzeba powiedzieć, że repertuar w Lubelskim jest też poszerzony, na przykład o pieśni więzienne. Poza tym no bardzo cenną rzeczą jest część muzyczna, która jest tutaj poszerzona, mówię tu już o Tomie Lubelskim, gdzie są też wiadomości o instrumentach muzycznych, tak zwanych narzędziach muzycznych, co już się w tej chwili w etnomuzykologii wyodrębnia, no bo przecież nie wszystkie, zwłaszcza w sytuacjach obrzędowych, w sytuacjach czynienia tak zwanej obrzędowej wrzawy, no to nie były używane instrumenty muzyczne, tylko przedmioty ucharakteryzowane na instrumenty muzyczne. Więc tutaj to właśnie określenie narzędzia muzyczne jest jak najbardziej odpowiednie. No i też sprawa jeszcze to, co jest bardzo rozwinięte w Lubelszczyźnie, są to sylwetki po prostu wykonawców ludowych. To już było do pewnego stopnia też na przykład w Kaszubach robione, kiedy tam sylwetki też starano się uwzględniać, no ale tutaj w Lubelskim mamy już nie tylko sylwetkę, jeszcze repertuar. Także jest to znacznie takie bardziej pełne ukazanie tego ludzkiego, tego elementu wykonawców po prostu, wykonawców, konkretnych wykonawców, którzy przyczynili się do powstania i do kultywowania oczywiście tego repertuaru. No i cenną rzeczą jest oczywiście też zdjęcia, w poprzednich tomach nie było fotografii, to są fotografie, instrumentów muzycznych wykonawców, jakichś tam rekwizytów obrzędowych, no i są płyty też, bardzo ważne, no bo to co mówiłem na początku, że jednak podstawową rzeczą w przypadku muzyki ludowej jest nie tylko repertuar, ale i styl wykonawczy. No, stylu wykonawczego trudno zanotować, a natomiast można go nagrać, można przedstawić w postaci nagrań. I tutaj właśnie taka pierwsza nieśmiała próba to były Kujawy, gdzie tam dołączono taką małą płytkę, dosłownie kilka było nagrań, natomiast już w przypadku Lubelskiego to już jest znacznie bogaciej na płytach CD reprezentowany również ten repertuar i z uwzględnieniem właśnie tego stylu wykonawczego niezwykle istotnego dla muzyki ludowej. Już tutaj o szczegółach samych transkrypcji to nie będę może mówił. Także już na tym może właśnie bym zakończył swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie warsztatu dzisiejszego badacza i kontynuatora Oskara Kolberga. Jak widać, tych związków starego Kolberga z nowym jest trochę. I profesor tutaj to podkreślił. No, osobiście dziękuję za tak pochlebnie tutaj skomentowane Lubelskie. To prawie się rumieni z tego powodu. A może nie wcale nie. Ja przyjmuję to jako zdobyć uznania dla zespołu. 22 osoby dostały nagrodę za ten tom. Dobrze. To jest zespół. Rzeczywiście, no, to uznanie było także na innym polu, ale to jeszcze takie merytoryczna opinia, bardzo, bardzo ważna. Dobrze. I teraz mam pytanie, bo taka refleksja mnie naszła. W programie mamy dyskusję po filmach. Ja pomyślałem, że może ponieważ film to jest jednak trochę inna materia, że może teraz byśmy ewentualnie porozmawiali o tych wystąpieniach, żeby trochę pamiętać lepiej to, o czym była mowa i ewentualnie to, o czym byśmy chcieli jeszcze porozmawiać, czy zadać pytania. Ja na przykład miałbym od razu pierwsze pytanie, co dalej z nowym Kolbergiem? Czy są jakieś projekty nowych, które to regiony i tak dalej? No tak. Ale no, pierwsze pytanie, czy robimy teraz dyskusję, czy... Dobrze, to tak jakoś trochę zmienimy. No właśnie, to pierwsze pytanie zadałem i może no, dyskusja będzie dotyczyła oczywiście wszystkich wystąpień. Zatem nie wiem, no, państwo czy panie może tutaj dołączą do nas ewentualnie referentki i będziemy te pytania zadawali. Natomiast no, pierwsze pytanie już zadałem. No i co odpowiadałem, już wspomniałem, że część muzyczna Podlasia jest w opracowaniu.
Podobnie w opracowaniu z Wielkopolską, też tą Wielkopolskę. Niestety bardzo szczupły zespół, bo to właśnie tylko pani doktor Aleta Nawrocka, no i ja tam i też trochę pomagam. Także tą Wielkopolski. No i być może kiedyś były takie projekty, ale nie wiem, czy po prostu, czy to jeszcze będzie. No, może w dalszej perspektywie czasowej, że jeszcze miało być podchale opracowane. To jest że stary projekt pana profesora Bielaskiego i jeszcze pana magistra Jana Sadownika, który tą klasyfikację tekstową zrobił podchala. Miało być też wydane, no ale powiedzmy to jest dalsza perspektywa, bo to też od środków zależy, bo w tej chwili trzeba wszystko robić z grantów. Tym bardziej, że są wieloletnie plany badawcze, więc być może jeszcze podchale, ale na pewno Wielkopolska. I muzyczna część Podlasia, to są plany na najbliższy czas. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo otwieram dyskusję, pytania. Proszę bardzo, do wszystkich referentów. Nie ma chęci? Może trzeba przełamać lody, też pierwsze pytanie to znalazłem. Proszę Państwa, śmiało, jesteśmy we własnym gronie, także... Pani doktor, ja chciałam właściwie do pani zadać pytanie, nie wiem na ile udało mi się na nie odpowiedzieć. Chodzi mi o tą bazę muzyczną, melodii Kolberga, o której pani wspominała. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej, w jaki sposób ona jest przygotowywana, czy kiedy ewentualnie będzie możliwa? Wspomniała pani, że około 2000 melodii będzie dostępnych, czy jest? Ja szczerze powiedziawszy nie wiem jeszcze jak to wygląda, kiedy możemy liczyć, czy tym zajmuje się jakiś zespół, czy to jest w ramach jakiegoś projektu. Parę słów chciałabym o tym się dowiedzieć. Dziękuję. Od razu będziemy odpowiadać. Dobrze, ja może tutaj, bo nawet gdyby pani chciała znać jakieś szczegóły techniczne, to jest tutaj ze mną dzisiaj kolega muzykolog, ale najogólniej mogę powiedzieć tyle. Oczywiście przymierzaliśmy się do wyszukiwarki melodii od lat i nigdy nie było na to funduszy i okazuje się, że Rok Kolberga jest po prostu taką okazją i wykonanie tej wyszukiwarki we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie się odbywało, ale z zastrzeżeniem, na ile starczy funduszy tych przeznaczonych na te działania priorytetowe Roku Kolberga. I w tej chwili przymiarka jest do 2000 melodii, mówi się o 4 i prawdopodobnie na tym w Roku Kolberga się to skończy. Tak sądzę, bo jak gdyby na większą ilość wprowadzenia tych melodii nie wystarczy pieniędzy, natomiast no na pewno naszym jak gdyby mielibyśmy ogromną chęć i chcielibyśmy, żeby to kontynuować i żeby po prostu starać się o jakieś następne programy, granty, żeby to jak gdyby doszło do skutku i żeby to w pełni zrealizować. No i tak jak Państwo pewnie sami jesteście tymi osobami, które o te granty piszą, proszą, wszystko zależy. Robimy to, tak jak powiedziałam, we współpracy z Instytutem Sztuki PAN, ale w sumie we własnym zakresie. W naszym instytucie w tej chwili na stałe pracuje 2 muzykologów. My jesteśmy w ogóle zespołem 10-osobowym, przy czym gdyby policzyć wszystkie etaty, to może będą to 2 w sumie. Także my jesteśmy małym zespołem, mamy jeszcze koleżankę współpracującą, więc zobaczymy po prostu, jak to wszystko się będzie odbywało. Być może pomogą nam troszeczkę studenci, no w tej chwili tak to wygląda. Do końca roku, ponieważ jest ta wyszukiwarka przewidziana jako działanie priorytetowe Roku Kolberga, do końca roku powinna się ten próbny wariant pokazać na stronie internetowej. To będzie wyszukiwanie według melodii, nie według tekstu. To może ja jednak poproszę, bo ja nie jestem, ja jestem etnografem z wykształcenia, nie jestem muzykologiem. Jeżeli pani nie wiem, czy poprosić. O właśnie, pan Jackowski będzie pewnie lepiej, że tak powiem, zorientowany. Tak, bo to ma być w tym systemie, tak. No to jest taki system po prostu do porządkowania według cech muzycznych, system komputerowy, oczywiście program komputerowy, który już pierwsze próby były robione właśnie nawet w Kaszubach, tam z tyłu jest dołączony taki do części muzycznej. Też ma. Tak,
Tak, czy Warmia Mazury, tak. To jest taki system stworzony jeszcze przez profesora Helmuta Szafrata w Niemczech, no później doskonalony, który pozwala wpisywać, czy za pomocą kodów odpowiednich z klawiatury normalnej komputerowej, albo w ulepszonej wersji, jeśli się ma odpowiedni modem, to ten też można z klawiatury tak zwanego keyboarda po prostu grać melodię na siłama i pisuje w tym systemie Zakowskim i potem no, tam są pewne takie no, podstawowe możliwości analizy już komputerowej, że nie trzeba ręcznie każdej, sobie ręce każdej melodii oglądać, jakoś jej klasyfikować, tylko pewne takie podstawowe, ale głównie statystyczne cechy można uzyskać w bardzo szybki sposób, bardzo duże zbiory, no, liczące po setki, tysiące na pieśni, no, bardzo szybko uporządkować według pewnych takich bardzo podstawowych cech. To jeszcze nie jest oczywiście system w pełni doskonały, no jeszcze wymaga dopracowania, ale to wymagają z kolei kosztów, a wiadomo, że informatycy no to nie są ludzie, którzy by za jakieś małe pieniądze cokolwiek robili, w przeciwieństwie do nas, więc dlatego to jednak wymaga uzyskiwania sporych środków właśnie na to. I jeśli by się udało te systemy do analizy właśnie strukturalnej, muzycznej, bo tu jest mowa o muzyce, o melodiach, udoskonalić, to ten też może być bardzo szybki sposób takie właśnie ogólne klasyfikacje uzyskać, uporządkowanie pod względem pewnych cech, zadanych cech oczywiście programowych. Bo ja tylko chciałabym dodać, że tak jak powiedziałam w swoim referacie, tych melodii jest prawdopodobnie blisko 30 tysięcy i nawet jeżeli czegoś się poszukuje, to ograniczenie liczby, ograniczenie tych wariantów do jakiejś mniejszej liczby, no jest już wysoce pomocne w pracy. Dlatego nam również zależy, żeby takie narzędzie powstało, ale tak jak mówiłam, kwestia budowania jakichś wyszukiwarek czy indeksów melodii u nas no, wisi od lat i zawsze na to właśnie brakuje funduszy. Dziękuję bardzo. Kto następny? Bardzo proszę. I jeżeli mogę, panie profesorze, na temat Kaszubów. To jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, bo ja jestem ich sąsiadem. Generalnie oni są z północy i tu mało się reprezentują. Jedna uwaga generalna. Na Kaszubach nie było wsi niemieckiej. Oni byli germanizowani, a nie kolonizowani. Kolonizacja była na ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej, na ziemi lubawskiej, była na Warmii, na Powiślu. Ja jestem z Dolnego Powiśla. Tam były wsie niemieckie i one oddziaływały. Natomiast tam była bardzo planowa germanizacja. Bardzo przemyślana i planowa, ale obudzenie Kaszubów to nie było tylko w okresie międzywojennym, bo i Gulgoscy, i Abraham, to jest okres przełomu wieków. Cejnowa przecież. No, Cejnowa i cała reszta Jastaków i niejastaków, tego oni mają kim się chwalić. Natomiast atrakcyjniejsza muzyka instrumentalna niemiecka ich zdominowała, a później, no niestety ta zginęła, poszło do tego. Natomiast jest bardzo ciekawe dla Państwa, jako ja jestem twórcą ludowym, członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jestem twórcą, rzeźbiarzem, sąsiadem, bardzo ciekawy następuje renesans Nowokaszubów. Renesans Nowokaszubów. Nagle jest legenda do haftu, czy tak naprawdę to pani Gulgowska pojechała i za pensję nauczycielską przywiezła nici, a nie wymyślono nie wiadomo z czego. I do tego dochodzi, że jest ekspansja Kaszubszczyzny, bo ja wjeżdżając do Gdańska, mieszkam teraz w województwie pomorskim i mam tabliczkę Gdańsk, stolica Kaszub, wita. Ja już im powiedziałem, no wszystko wszystkim. Kaszubi mają swoją stolicę, Gdańska nie zapłaszczają. To jest taki renesans i wręcz legendy o jedynym słusznym. Tak, oni mają bardzo płytką tą swoją kulturę, bo ona tak naprawdę jest międzywojenna, gdzie, bo to był bardzo biedny region. Nie było wsi niemieckich, bo nie było na tych piachach sensu się kolonizować. I tutaj jest ciekawe, że teraz ten Nowokaszubów renesans i zawłaszczanie, bardzo mocna ekspansja na sąsiadów, a nie ma tu Kaszuba żadnego, Kaszuby, to powiem, że jak z sąsiadami żyją, to jest taki dowcip. Jakie jest marzenie każdego kociewiaka, który żyją bliżej z nimi? Nie? Mieć na własność wypchanego Kaszuba. No,
pojechał. Nie, ale oni tacy są ekspansyjni, wręcz nacjonalistyczni. No. Ale tutaj mamy przy okazji taką argumentację po tym istnieniu pana Czerwińskiego, dlaczego my tutaj tak rzadko nagradzamy Kaszubów kujawiami, prawda? Oni się upominają o te nagrody w Kazimierzu, ale my nie bardzo mamy za co im dawać. No, ja, festiwal w Kazimierzu jest bardziej kultura archaiczna, autentyczna, a tam ta kultura jest rzeczywiście trochę, jak widać, tutaj to profesor to dokumentował. Ja podobnie jak kolega Zamoyski myślę o przyszłości. Mówię to jako młody emeryt, proszę Państwa. Jest emeryt, ale młody emeryt, i mam odwagę młodości. Patrzę do przodu i pytam właśnie, co będzie dalej z tym nowym kontraktem. Miałbym pytanie do Państwa wspólnie, bo mam taką refleksję, że rok Kolbergowski był szczęśliwym rokiem, bo przypomniano tego wielkiego folklorystę, nie tylko muzykologa, folklorystę, właśnie te barki, przysłowia. I może zaistnieje w końcu polska folklorystyka, jej nie ma. Prawda jest taka, że wśród dyscyplin naukowych, akademickich nie ma folklorystyki, nie można się specjalizować, nie można robić doktoratu z folklorystyki. Kolega Domowski założył tam specjalizację, to było, czy specjalne? No i tak to zaledwie, ale nie ma folklorystyki w sensie naukowym. Być może, że ten rok Kolbergowski dokona tutaj jakiejś zmiany i że się pojawi świadomość społeczna potrzeby folklorystyki takiej, jaka jest na przykład w Rosji znakomicie rozwinięta, na Białorusi znakomicie, w Czechach tak samo, Volkskunde niemiecka też. My mamy jakiś kompleks. Ja to nazywam demofobia. To jest chore, że my się wypieramy naszych korzeni, naszych chłopskich tradycji. To jest warszawski salon dominował i takie myślenie właśnie arystokratyczne. To jest przypadłość naszej kultury współczesnej, ta demofobia, której się podpędziemy z czasem, jak zrozumiemy, jak ważna jest tradycja ludowa chłopska właśnie. Ale miałbym pytanie, co dalej? Pytanie bym skierował do obu Państwa, do pracowni Kolberga i do pracowni Instytutu Sztuki, być może także do muzeum. Jeśli byśmy, pytanie, pan profesor nie odpowiedział do końca, co będzie z tym nowym Kolbergiem. Ja sobie myślę, że być może udałoby się przełamać pewien impas, jaki jest, gdyby, i to będzie moje pytanie, by była dobra współpraca między Instytutem Kolberga, Instytutem Sztuki, no, placówkami terenowymi, muzealnymi i jeszcze jedna bardzo ważna instytucja, to są uczelnie wyższe. To są instytuty, tam studia licencjackie są prowadzone, są magisterskie, także doktorskie. Pan profesor Czarewski bardzo usatysfakcjonował nas, Nobelaków, mówiąc, że nam się coś udało. Tak, ale właśnie skąd się, ja sobie pozwolę powiedzieć, otwarcie sukces, odnieśliśmy sukces i dzięki czemu to się stało, bo myśmy połączyli siły. Tam było Muzeum Wsi Lubelskiej zaangażowane, myśmy jeździli z Siedlec od pani Wandzi, dostaliśmy materiały, z Kulu dostaliśmy materiały, z Muzeum Wsi Lubelskiej, z STL-u, z WDK-u. Robiliśmy, dawaliśmy prace licencjackie, o tu siedzą osoby, które te prace prowadziły, prace magisterskie, ich było bardzo dużo, także doktorskie. Kolega Adamowski robił habilitację przy okazji, także właśnie na materiale. I po prostu uruchomiliśmy jeden potężny, jedno źródło. Uczelnie mają absolutną przewagę nad Akademią Nauk, bo mają dopływ młodych ludzi. Ja tak patrzę tutaj na średnie wieku i serce rośnie, bo widzę, że średnia wieku jest bardzo dobra. Młodzi emeryci też są tu. Młodzi emeryci, no ja jestem młody emeryt. Ale tutaj nie tylko młodzi emeryci, tu są rzeczywiście młodzi ludzie, którzy po prostu mogą tę folklorystykę tworzyć, której, powtarzam, niestety jako akademickiej dyscypliny nie ma. I to jest moja taka refleksja, że jeśli by
był ośrodek koordynujący, to oczywiście profesor Bylawski, to oczywiście jego współpracownicy, profesor Dalik, profesor Przeleński, no jeszcze parę osób, które pracują, jest zespół młody, pan Jackowski, tak? I nie chcę tu wymieniać, mamy też wśród naszych, pan Tomek Rokosz ma pracownię folkloru w Akademii, więc gdyby miał nowy Kolberg być kontynuowany, to moim zdaniem warunkiem sine qua non jest to, żeby scalić, skrzyknąć się, żeby te siły zebrać. Instytut Sztuki jest z natury rzeczy tutaj w uprzywilejowanej pozycji, ale bez odwołania się do ośrodków terenowych, do tych uczelni tam, gdzie są, czy to studia polonistyczne, dialektologiczne, regionalistyka i muzykologię, no to wybrane tylko ośrodki, to by było moim zdaniem to, że chciałbym zapytać się jeszcze właśnie po pierwsze o to, jak Państwo widzicie tę możliwość zintegrowania tych wysiłków na styku Instytut Sztuki, pracownia Kolbergowska i powiedzmy muzea, czy instytucje kultury, a ja się upominam o udział uczelni, nie wiem ile tu osób jest, które reprezentują środowiska właśnie takie szkolne, akademickie, ale bez nich, bez dopływu młodych, to by tutaj się... To jest moja refleksja, ale miałbym jeszcze pytanie. Do kogo? Do referentów, proszę. Do pani o mapy. Znaczy, wydaje mi się, że pracownia Kolbergowska powinna zamknąć wydawanie Kolberga indeksami. I wykazanie, no właśnie, incipity na przykład, indeks incipitów. Powinna być opracowana mapa. Była drukowana w pierwszym tomie Kolberga mapa, taka bardzo wstępna, skąd pochodzą materiały. Pani dzisiaj puściła tutaj mapę. Ta mapa ma urok mapy, bo są tam piękne, kolorystyczne przestrzenie, ale ma jedną wadę. Ona sugeruje, że wszystkie regiony są jednakowo dobrze rozpracowane. Otóż gdyby te mapy płaszczyznowo zamienić na mapę punktową, to by się okazało, że między regionami Kolberga były duże luki. Kolberg zbierał materiał w centrach, natomiast nie patrzył, nie penetrował takich okresów, takich przejściowych, na przykład Zamojszczyzny nie zebrał, z Podlasia bardzo mało zebrał, więc mapa, ja bym bardzo był rad, ja może odpowiem. Mapa była przygotowana, ale mapa punktowa, to... która by pokazała z jakich miejscowości to byłoby lepsze. To jest moje pytanie do pani. Druga sprawa to do pana profesora. Jeszcze bym powiedział jedną uwagę. Ja mam za złe i autorom Kuja i jednak też nie wiem dlaczego to się tak stało Podlasia, że rozdzielili melodię i teksty. To nie powinno się robić. To nie chodzi tylko o melodię i teksty. Chodzi o to, że ucieka coś innego, ważnego, mianowicie obrzęd. Cała ta sytuacja, ta otoczka kulturowa. I gdyby był kontynuowany nowy Kolberg, to uważam, że należałoby jednak po kolbergowsku postąpić. To znaczy robić tak jak Kolberg. On tam wesela dokumentowo, chrzciny, pogrzeby i tak dalej. Obrzędami. I to oczywiście nie zawsze da się otworzyć pewny ten scenariusz, ale to jednak jest klucz najlepszy. I chciałbym jeszcze znać opinię pana, gdyby było możliwe kontynuowanie, a myślę, że będzie, że znajdą się młodzi chętni, którzy by przystali, zwłaszcza w uczelniach, ten nowy Kolberg, to ta koncepcja nie teksty osobno, nie melodie osobno, tylko razem i wtedy według klucza gatunkowego. Tak to mam, tak pozwalam sobie sformułować taką opinię. Dziękuję panu profesorowi i teraz to... To ja może w kwestii mapy bardzo szybciutko odpowiem. Ta mapa jest pierwszą przymiarką do map, jakie w ogóle zamierzamy zamieścić na stronie, jakie zamierzamy opracować. Już w tej chwili, jeżeli wejdzie się, kliknie się w poszczególne, w któryś z regionów, pojawiają się miejscowości. Te miejscowości będą się pojawiały sukcesywnie, będzie ich coraz więcej i już to daje obraz tego, że Kolberg na przykład
na Lubelszczyźnie, w Chełmskim był w określonej ilości, a na Mazowszu na przykład w szczególności był w określonej ilości miejscowości, natomiast na przykład na Pomorzu w jednej albo wcale. Także docelowo naszym zamiarem jest takie, po pierwsze, jak gdyby informacja dla użytkownika tej mapy, żeby ona dawała właśnie pogląd o jak gdyby siatce tych badań punktowych Kolberga, a ideałem byłoby jeszcze rozróżnienie, że to są miejscowości, w których Kolberg prowadził badania terenowe i to są jego własne materiały, i rozróżnienie, że są to materiały nadesłane bądź materiały cytowane z publikacji, więc to byłaby taka sytuacja idealna. No i mamy nadzieję, że w tym kierunku dalej pójdziemy, bo tutaj odpowiadam na kolejne pytanie pana profesora. Uzyskaliśmy grant na początki indeksowania Kolberga. Początki, bo wszystkiego, tam jest przewidziany również indeks folklorystyczny i powoli zaczynamy się do tego przymierzać. Także będziemy i tę mapę pogłębiać, gdyby wyobrażamy sobie, że ona będzie, to jest taka wersja w tej chwili bardziej popularna. Chcemy, żeby ona rzeczywiście odzwierciedlała te materiały z monografii, z archiwum. No i przystępujemy powoli do prac indeksowych również. Dziękuję. Ja oczywiście w pełni popieram ten postulat pana profesora Bartmińskiego, że należy zjednoczyć wysiłki, zintegrować całe środowisko do wydawania dalszych tomów tego nowego Kolberga, bo inaczej to w tej chwili są za małe środki, za mało nawet jest pracowników na przykład w Instytucie Sztuki, żeby mogli podołać takiemu zadaniu, jak właśnie kolejne tomy Kolberga. No ale to zaczęliśmy już robić właśnie, no dzięki panu profesorowi Deligowi mamy też do pomocy już studentów czy absolwentów muzykologii warszawskiej, z której ja, ponieważ też pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim, właśnie w Katedrze Muzykologii, to ja też mobilizuję swoich studentów i doktorantów, którzy też się włączają do robienia transkrypcji, do opracowywania po kolei tych właśnie domów tej podlaskiego części muzycznej. Więc to już stopniowo robimy, ale rzeczywiście jeszcze współpraca z Instytutem Kolberga i innymi instytucjami jak najbardziej spożądana, żebyśmy w tej dobie, kiedy trzeba na wszystko zdobywać granty, bo właściwie pieniądze na tak zwane badania podstawowe są coraz bardziej ograniczane, więc tu mamy akurat na myśli uczelnie, więc to wszystko można robić dużymi zespołami, właściwie chociażby starania się o wieloletnie granty i tam włączać pracowników różnych instytucji w tym właśnie wspólnym dziele wydawania kolejnych tomów nowego Kolberga. Natomiast co się tyczy pytania pana profesora o to oddzielenie w przypadku Podlasia części tekstowej od części muzycznej, to wynikało z przyczyn bardzo, bardzo takich praktycznych, to nie była koncepcja profesora Bielackiego, żeby tak teraz wydawać, to wynikało z tego, że po prostu pani Janina Szymańska już miała prawie skończone właśnie Podlasie i niedużo trzeba było pracy, żeby dokończyć te dwa tomy tekstowe. Natomiast był już wzięty grant przeznaczony na Podlasie. Grant trzeba było rozliczyć i w związku z tym trzeba było chociaż te pierwsze dwa tomy opublikować, żeby grant rozliczyć. Natomiast część muzyczna jeszcze była na takim etapie jeszcze wstępnym, na etapie transkrypcji dopiero muzycznych i nie można było tak szybko zrobić części muzycznej, żeby całość objąć. Więc to z takich bardziej praktyczno-finansowych sytuacji wynikło, że właśnie te rozliczenia grantów, nie było na to dotacji. Ale to grant był wzięty na same teksty, a nie na teksty i melodię grantów? Nie, wzięty był na całość, tylko że był tak zaplanowany harmonogram grantu, że najpierw teksty do tego roku, bo już są gotowe i to realne, że będzie można wydać teksty do na przykład do 2012 roku. No, można wydać tekst. Natomiast melodie były dopiero na etapie transkrypcji muzycznych i nie było żadnych szans, żeby do tego roku wydać też tomy muzyczne, a grant jest do 2017 roku, no. W związku z tym jeszcze jest czas na wydanie tomów muzycznych. Ale od razu trzeba powiedzieć, że mimo że będą części tomy muzyczne, to jednak będą tak skomponowane, tak zaplanowane, żeby uwzględniały ten chociażby pierwiastek obrzędowy, bo właśnie pierwszy tom będzie obejmował pieśni obrzędowe, będą ścisłe korelacje właśnie z tomem tekstowym i z tym właśnie podziałem to ścieło funkcjonalne, natomiast drugi tom będą już pieśni powszechne, także to będzie, na ile tylko można, to jednak będziemy starali się skorelować właśnie, żeby nie rozpatrywać pieśni jako utworów muzycznych, czyli bez tych kontekstów, w jakich przecież funkcjonowały. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałabym, bo tutaj pan powiedział o tej współpracy, może jeszcze jedna rzecz, pani doktor wspominała, ten rok Kolberga to jest
no dobry rok z takich względów, że udało się pozyskać jakieś środki finansowe na działania i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze jest w trakcie przygotowywania i to będzie udostępnione bazy laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga, bazy internetowej. W tej chwili wiecie Państwo, że to jest 670 nie osób, prawda, bo to różne są, tak, 600, podmioty. O właśnie, to bardzo brzydkie słowo, ja go bardzo nie lubię, podmiotów, 670 podmiotów. I otwarta będzie taka baza wprowadzona na stronę internetową przez 5 lat, ona będzie moderowana przez pracowników Muzeum w Przysusze. Natomiast tutaj współpraca może nie tyle z uniwersytetami, a raczej z opiekunami i tych twórców, czy osób, które bezpośrednio pracują z artystami ludowymi, gdzie na pewno tą bazę trzeba będzie uaktualniać i uzupełniać. Ale chciałam tylko powiedzieć, że muzeum wykonuje takie działanie. Też personalnie jest to trudne, bo muzeum w Przysusze to są 4 osoby, także wprowadzenie tych 670 rekordów to nie jest sprawa prosta, ale będzie tam także baza zdjęciowa, baza fotograficzna, ale także filmowa, więc będziemy na pewno liczyli na współpracę z Państwem, na nadsyłanie materiałów z terenu, które będziemy mogli tam wprowadzać. Także to ja mam tylko takie jeszcze krótkie pytanie do Pani. Czy oprócz rękopisów coś jest, macie autentycznego Kolberga z tych materialnych zabytków? Nie wiem, Pani mówi o biurka, nie, ale może coś innego. Z przedmiotów? Z przedmiotów. Właśnie, żeby było zabawniej, nie. My nie mamy przedmiotów. To jest bardzo, bardzo trudna materia tego typu muzeum, dlatego że tam jest papier. To nawet wystawienniczo, w momencie kiedy my organizowaliśmy tą wystawę planszową, którą Państwo oglądają, bardzo ciężko jest pracować na takim materiale, bo proszę zauważyć, że on jest słabo ekspozycyjny. Trzeba dołożyć jakieś elementy, żeby ten materiał od strony muzealniczej uatrakcyjnić, żeby stworzyć tak naprawdę ekspozycję. My, Muzeum w Przysusze, ma tą trudność, że to jest 270 oryginalnych eksponatów, ale to jest papier, to jest tylko papier. I w tym momencie, proszę Państwa, to jest ogromna trudność ekspozycyjna. Każdy, kto jest muzealnikiem, zrozumie mnie, jak bardzo trudno jest w sposób atrakcyjny pokazać dokumenty. My musimy, a muzeum jest dla ludzi, to nie jest tak, że my tam obsługujemy naukowców akademickich, prawda, którzy będą zagłębiać się w to, czy Kolberg miał czytelne, czy nieczytelne pismo. Stąd właśnie, tak jak ja wspominałam, to muzeum jest bardzo, ekspozycja jest aranżacyjna, taka dokładająca pewne elementy z epoki, natomiast nie będące oryginalnymi przedmiotami materialnymi Kolberga. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos, przedyskutować coś? Nie widzę. Zleczenie jeszcze wyczerpanie. To w takim razie dziękuję bardzo referentom i słuchaczom za tę część seminarium. W drugiej części, może bardziej atrakcyjnej, będą filmy. Tylko teraz o imiennie, kto jest odpowiedzialny, bo tego nie wiem. Kto jest odpowiedzialny imiennie za filmy? Pan Jackowski prawdopodobnie, tak? I Hamaj, pan Hamaj, tak? To zapraszam i zaprezentujcie to, co chcecie tam pokazać, a ja już się wycofam. Proszę Państwa, to może na początku... Tylko dwa słowa, że to miałby być taki przedsmak takiego miniki. Nie, może słychać, pokażę. Miałby być taki przedsmak mini kina festiwalowego, które będzie...